Mit szczęśliwego życia. Zrób coś, wyrzuć coś ze swojego życia. Zmień. Będziesz szczęśliwy, spokojny. Hej kochany człowieku, witajcie wujas porada, na kanale wujka porady. Tutaj u mnie, na moim kanale, dostaniesz informację, co się dzieje w moim życiu. Jak jest twoim, nie wiem. Czy to jest dobre dla ciebie, nie wiem. Ja się po prostu dzielę swoimi myślami, przekonaniami. Tak jak powiedziałem w tym pierwszym kawałku, że ten właśnie taki mit, że coś zmienisz i stanie się w twoim życiu coś cudownego. Nie wiem, zmienisz pracę, zmienisz partnera, przestaniesz chlać, brać narkotyki i kurwa mamy to! Najważniejsze, że to zrobiłeś! A ja już kurde dzisiaj w to nie za bardzo wierzę. Zauważam, bo często do nas przychodzą ludzie do fundacji i oni po jakimś czasie idą na terapię i super fajnie, na odwyk. Za każdym razem, jak ci ludzie wracają, zresztą no kurde, to jest opowieść o mnie, żeby była rzecz jasna, bo mówię o nich, a tak naprawdę mówię o sobie. Po takim powrocie właśnie z takiego terapii moja myśl była, kurde, zajebiście, już nie piję alkoholu. Wow, super. Teraz tylko do przodu. Mogę znaleźć fajną pracę. Mogę odbudować relacje ze swoją żoną, ze swoim dzieckiem. Zajebiście. Boże, jak dobrze, że wyeliminowałem ten czynnik. Po paru latach okazało się, że to kurde, troszkę ściema. Co to znaczy ściema? No oczywiście mówię o swoim życiu. No bo generalnie rzecz biorąc, w ogóle na tych terapiach nie było okej, jakieś takie były, no może nie wiem, może to tak jest, ale nie, w sumie nie, wiem, że to jest, tak nie jest, że można chyba od razu, nie wiem, dobra, miesza z tym. Chodzi o to, że na początku tej swojej drogi ja się chwyciłem tego i to było super, zajebiście, ale tak naprawdę przez chwilę sobie pomyślałem jedną rzecz, że w sumie nie zająłem się sobą. Zająłem się alkoholem, zająłem się co zrobić, żeby nie pić, ale w tym tak naprawdę nie było Adama. Trochę to nielogiczne, bo nie szukałem dlaczego zacząłem pić nałogowo alkohol, tylko zacząłem szukać, że alkohol rozpierdolił mi wszystko, a przecież to jest gówno prawda. To nie alkohol rozpierdoli mi wszystko, to moje myśli i przekonania na swój temat, kurwa, czyli to, co miałem zakodowane kurde, w swoim mózgu, spowodowało, że znalazłem ten środek psychoaktywny, który zmieniał tą rzeczywistość, w którym mogłem na chwilę poczuć ulgę, żeby nie czuć się gorszym, żeby nie czuć dyskomfortowych uczuć, żeby nie bać się po prostu. Dlatego też piłem. Potem po paru ładnych latach, chyba po 5 latach, jak gdzieś tam zobaczyłem, że kurwa, to gówno dało tak naprawdę. Czy gówno dało? No, no wszystko jest potrzebne. No, będę teraz tak mówił znowu jakieś tam film. Dobra. Michał, teraz nie mogę rozmawiać. Za chwilę pogadamy. Pozdrawiam Michała. W ogóle fajnie, że do mnie dzwonicie i rozmawiacie. To jest też zajebista sprawa. No dobra, ale wracając do głównego wątku tej opowieści. Ten mit, bo dzisiaj oczywiście, no oczywiście, ej, ktoś powie, że to jest początek, najpierw odrzucić alkohol, ale potem zrobi się przestrzeń na to, żeby pracować nad sobą. Tak, i to jest prawda. Tylko pytanie jest następujące. Pytanie jest takie, że co to znaczy zajmować się sobą? No jak to? Żebyś miał lepsze życie, żebyś nie fajniej wyglądał, żebyś więcej zarabiał, żebyś miał lepsze relacje, bla, bla, i tu pada innych rzeczy. Tak naprawdę dzisiaj myślę, że
to nic nie jest potrzebne. Potrzebne jest to, że wcale nie muszę mieć dobrego życia zgodnie z tymi normami, zasadami, które gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział, że to jest fajne życie, czy to jest zajebiste. Tu masz rodzinę, tu masz to, tu masz tamto, tu kurde, a ba, 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 ba. Pierdolić to po prostu. Mogę być smutny, mogę się czegoś bać, mogę też czasami siebie nie lubić. I przestać wierzyć, że jeśli coś zrobię, to coś się stanie. Jakaś zmiana w moim mózgu. Może to głupie, co mówię, kurde. Ale dzisiaj tak czuję, że to, że dzisiaj jak gdyby nie jestem optymistą. Kurwa, czemu mam być optymistą? Życie takie po prostu jest. No, kiedyś bym powiedział, kurwa, co ty pierdolisz, zmień myślenie, kurde, cholera wie co. Ale dzisiaj w tym sformułowaniu życie takie jest, to nie jest, kurde, jakieś poddanie się, czy cholera wie co, tylko no w sumie poddanie, to jest takie właśnie, że mam prawo dzisiaj tak się czuć. I to też jest okej. Mam prawo tego nie chcieć zmienić. I to też jest okej. Po prostu. Ten świat jest dokładnie taki, jaki ma być. Czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. I takie właśnie myśli powodują, że nie muszę być szczęśliwy, nie muszę być radosny. Ale ładny ptak leci. Czarny kormoran. Za mną. Nagrywam to na czarno-białym. Nie wiem dlaczego. Dla podniesienia poważności tego tematu. To mówiłem ja. Mówię, porada. Dobrych myśli. Dobrych, kurwa, myśli. Jakich braku myśli. Brania wszystkiego kleci. Cześć!